Dawid, no, niestety przegrywamy to spotkanie. Takie różne fazy miał ten mecz. W pewnym momencie wydawało się, że możemy tu polec łatwo, później, że może to pójść w zupełnie drugą stronę. Skąd to falowanie jeszcze się u nas bierze? Kolejny raz się będę powtarzał. No nie chcemy się usprawiedliwiać, że to wszystko było późno, wszystko zaczęte, że tak naprawdę ten zespół był robiony w późnym czasie i dla nas to wszystko gdzieś tam na pewno też się gdzieś tam nie układa jeszcze jak na razie. No szukamy cały czas przede wszystkim formy i przede wszystkim naszej gry, bo jest dużo nowych twarzy i no mam nadzieję, że tu na najbliższe mecze już będzie troszeczkę lepiej. No teraz mamy wyjazd do Bielska, bardzo trudny teren, także będziemy robić wszystko oczywiście, żeby wywieźć stamtąd punkty, ale no tak jak mówię, no musimy przede wszystkim znaleźć swoją grę, musimy się zastanowić nad naszą grą przede wszystkim, a potem będziemy patrzeć już w przyszłość. Absolutnie Ci wieku nie wypominamy, ale spodziewałeś się, że na swoich barkach jeszcze będziesz musiał ciągnąć grę z RS-u? No nie, no przychodziłem tutaj z myślą, że będę grał na libero, no ale zaistniała taka sytuacja, że trzeba było po prostu się założyć inną koszulkę i wrócić na swoje stare śmieci, że tak powiem, wrócić na siatkę. Ja się cieszę osobiście, bo czuję się jeszcze nieźle, nawet fajnie to momentami wygląda, chcę pomóc zespołowi, oczywiście nie patrząc w metrykę, myślę, że serducho jeszcze jest na tyle młode, że potrafi walczyć. Przynosi mi to przyjemność, także zobaczymy co dalej. Na koniec jeszcze pytanie z serii trudnych. Jednym z największych problemów jest rozegranie? Tutaj akurat nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo to akurat nie w mojej gestii jest, ale myślę, że tutaj każdy musi pracować nad sobą przede wszystkim. Jeżeli każdy będzie pracował i wyeliminujemy przede wszystkim błędy, których dzisiaj było bardzo dużo przede wszystkim na zagrywce, no myślę, że akurat tutaj nie będziemy patrzeć gdzieś tam indywidualnie na jakieś elementy słabe w naszym zespole. Każdy musi pracować przede wszystkim nad sobą i przede wszystkim nad atmosferą, bo musimy gdzieś tam budować ten zespół, bo on jest bardzo inny niż w tamtym sezonie i ludzie muszą się przyzwyczaić do tego, że ta siatkówka będzie trochę inna niż była wcześniej. Jeszcze taka jedna mała rzecz, która też może mieć znaczenie, ten brak Teraflexu. Przeszkadza w czasie gry, czy to jest dla Was bez znaczenia na parkiecie? Znaczy no, mi się wydaje, że to jest gdzieś tam każdego gdzieś tam jakieś indywidualne podejście do tego. Mnie osobiście opowiadał bardziej Taraflex. Gdzieś tam się przyzwyczaiłem przez lata grania i dla mnie to jest troszeczkę nowość, można powiedzieć, i trochę inaczej. Ale myślę, że jak każdy gdzieś tam myśli o tym, żeby przede wszystkim pokazać się z dobrej strony, grać dobrą siatkówkę, to nie zwraca uwagi, czy gra na parkiecie, czy na Taraflexie. Jak jest dobrym zawodnikiem, to poradzi sobie na każdej nawierzchni.